Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku cofniemy się z 30 lat do czasów mojej młodości. To były czasy i przygotujemy szyszki, tylko w bardziej współczesnej wersji z masłem orzechowym i z konopią. Jeżeli chodzi o składniki, to bazą oczywiście jest ryż dmuchany, ryż preparowany, ryż ekspandowany. Są różne nazwy tego produktu. Tutaj mamy 40 g ryżu dmuchanego. Dodamy też sporo naszego masła orzechowego. Tutaj jest aż 350 g masła orzechowego. Do tego dobijemy troszeczkę białka łuskaną konopią. Tutaj mamy 50 g łuskanej konopi. Aromatyczny, nie cynamon, tylko wanilię, bourbon, łyżeczkę do herbaty. Dosłodzimy to troszeczkę jeszcze agawą, syropem z agawy 100 g. I na koniec zrobimy taką polewę czekoladową z dropsów czekoladowych, również z masłem orzechowym. Tutaj dropsów czekoladowych mamy 200 g. Przepis jest bardzo prosty, nie trzeba piekarnika, żadnego sprzętu, wystarczy tylko taka gumowa łyżeczka. A jeżeli chcesz więcej takich prostych przepisów, zostaw łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Daj znać w komentarzu, do czego używasz masła orzechowego. Wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie taki słoik naszego masła orzechowego. Szczegóły będą w opisie filmu. A jeżeli chodzi o przygotowanie, duża miska to jest podstawa, bo musi nam się wszystko zmieścić. Zaczynamy od nałożenia naszego masła orzechowego do miseczki. Do tego dodajemy syrop z agawy, nasiona konopi, wanilię bourbon i wszystko sobie mieszamy. Masę mamy szybciutko wymieszaną, dodajemy ryż dmuchany i mieszamy wszystko raz jeszcze. Mieszanie ciasta jest troszeczkę męczące, ale szybciutko możecie je przygotować. Tak wygląda gotowe ciasto. Następny krok to jest brytwanka wyłożona papierem do pieczenia. Zobaczymy, czy nam się to wszystko tutaj zmieści. Ugniatamy. Masa ugnieciona, tak wygląda i teraz zrobimy jeszcze czekoladową polewę do tego. Do przygotowania czekoladowej polewy użyjemy naszych dropsów czekoladowych z dwoma łyżkami masła orzechowego jeszcze i to wszystko, o taka jedna porządna łycha będzie w porządku. I to wszystko zrobimy w kąpieli wodnej. Żeby nie przypalić czekolady, robimy to w tak zwanej kąpieli wodnej, czyli garnuszek. Troszeczkę wody, woda nam się gotuje, na to wsadzamy miseczkę i dropsy nam się delikatnie już tutaj roztapiają. Dropsy nam się rozpuściły i wylewamy całą masę. I polewa gotowa, prawda, że dobra? Bardzo dobra. Nasze szyszki są praktycznie już gotowe. Teraz wsadzam to do lodówki na pół godzinki i zobaczcie, co nam wyjdzie. Nasze szyszki są już schłodzone, czekolada zastygła, tak to wygląda. I fajnie sobie używać papieru do pieczenia, bo można potem to wszystko sobie bardzo łatwo wyciągnąć. Odrywamy papier. Ostry nóż. I tak wyglądają nasze szyszki z bliska. Sprawdzimy, czy dobre. Nie za słodkie, ciągnące, zatajanguje. Bardzo dobre. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, pamiętajcie proszę o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrać więcej podobnych materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć.